a wszystko zawsze skupia się na naszej własnej osobistej historii i na tym, jak nie zanudzić jeden drugiego. Wiecie, w dzieciństwie, odkąd pamiętam, towarzyszyła mi otyłość. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że miałem na tym punkcie taką fiksację i niskie poczucie wartości. I pamiętam, że nauczyłem sobie radzić z tym poprzez moją pasję do nauki i do wiedzy i moją zdolność do wytrwałości i sumienności. Bardzo dobrze się uczyłem, miałem świetne oceny i to bardzo podobało się moim nauczycielom czy rodzicom. No i mnie również to w jakimś stopniu zadowalało. Ale nigdy nie miałem poczucia takiego wewnętrznego spełnienia, poczucia takiej wewnętrznej pewności siebie. Takiej, która byłaby czymś większym poza tym, jak jestem oceniany na zewnątrz i widziany na zewnątrz. Bo w głębi siebie czułem się jako osoba trochę zakompleksiona i trochę niepewna siebie. I to uczucie towarzyszyło mi przez większość czasu mojego życia, dopóki nie wziąłem się za siebie, za swój własny rozwój osobisty i duchowy. I pamiętam również takie doświadczenie kryzysu na studiach, gdy uświadomiłem sobie, że cała wiedza i nauka, w ogóle całe szkolnictwo, to jest troszeczkę taka ściema i strasznie dużo kupujemy czasu w szkole i ta wiedza praktycznie nie jest nam przydatna w życiu. Poza tym, że uczymy się jak przetrwać i uczymy się też tej takiej kreatywności i może pewności siebie. I wiecie, ja pamiętam, bo miałem kilka ważnych przełomowych doświadczeń w moim życiu, również to doświadczenie, gdy schudłem, gdy zacząłem dbać bardziej o siebie, o swoje własne zdrowie, to zacząłem głęboko poszukiwać tej świadomości duchowej, ale również poczucia pewności siebie. I pomyślałem, że nagram to wideo dla tych, którzy szukają pewności siebie. Już wcześniej nagrywałem na ten temat filmy i zrobiłem cały kurs poświęcony temu zagadnieniu, który możecie znaleźć na dole w linkach. Kurs, który stworzyłem będąc na studiach, gdy uświadomiłem sobie, że pewność siebie się robi i tworzy. I stworzyłem ten kurs, który pomimo długiego czasu, bo to było w 2016 roku, nadal jest aktualny i ta wiedza i mądrość nadal jest aktualna, pomimo tego, że byłem tam młodszy, dużo młodszy i na tych nagraniach no może nie jestem aż taki elokwentny jak teraz, ale ta wiedza i mądrość tam jest. I wiecie? I dużym przełomem w moim życiu było to, że zacząłem nagrywać filmy na YouTube, ale również to, że zająłem się duchowością, czy rozwojem osobistym tak bardziej profesjonalnie i zainteresowałem się też filmowaniem. No i zacząłem robić warsztaty, czy różne takie eventy prowadzić. No i to, że odważyłem się przyjechać do Krakowa i zacząć związek z Asią. Wiecie, ten temat związków u mnie to była katastrofa przez całe życie właśnie ze względu na to, że ciągnąłem tą nieśmiałość wewnątrz siebie przez długi czas, taką nieśmiałość, taką wrażliwość, której się bałem, którą odrzucałem od siebie, bo żyłem takim przekonaniem, że pozwalając sobie na tą wrażliwość, będę niewystarczająco dobry, będę niekompletny i ludzie mnie ocenią i odrzucą, co okazało się kompletną ściemą, jaką mówiłem sam do siebie. I odkryłem, że jestem całkowicie innym człowiekiem i że pewność siebie, którą mam teraz, no jest totalnie nie do zniszczenia i dzisiaj chciałem podzielić się z wami takimi wskazówkami odnośnie tego, jak zbudować taką dojrzałą i zrównoważoną pewność siebie. Także zapraszam do oglądania. Pragnę podzielić się z wami 15 wskazówkami dotyczącymi tego, jak być bardziej pewnym siebie człowiekiem. Mam przy sobie tablet i przygotowane te strategie, wskazówki, tak mogę to nazwać, które mi samemu pomogły w życiu rozwinąć siebie, rozwinąć swoją własną osobowość i pozwolić sobie na pełną ekspresję siebie i możliwość realizacji swojej własnej pasji, czy w tym, co kocham, czyli w rozwoju osobistym, czy twórczości. Mam tutaj scharakteryzowane tych 15 wskazówek i pokrótce je tutaj wymienię i opiszę. Także posłuchajcie. Numer 1.
To nie jest aż takie ważne to, co myślą inni. To jest, myślę, że bardzo ważna wskazówka, ponieważ często wydaje nam się, że to, jak myślą inni ludzie, jest super mega ważne. I bardzo często wydaje nam się, że jesteśmy takimi sędziami albo przepowiadaczami co do tego, jak myślą o nas inni ludzie. I wiecie, to jest tam jeden problem, powiedzmy, tak, że sobie wyobrażamy to, co mogą myśleć o nas inni, ale bardzo często wyobrażamy to sobie w stopniu negatywnym. Szczególnie osoby, które mają niskie poczucie własnej wartości albo małą pewność siebie, są przewrażliwieni na punkcie oceny przez innych ludzi, bardzo często cierpi na tym ich splot słoneczny i no, nie są w stanie wykonać choćby najmniejszego kroku w kierunku samoekspresji, bycia sobą, robienia tego, co kochają. Także to jest ten pierwszy punkt i warto jest zdać sobie sprawę z tego, że to nie jest aż tak super mega ważne w naszym życiu, że ludzie są bardzo mocno przejęci samymi sobą i wcale tak dużo nie myślą o nas, że wszystkie problemy czy błędy, które kiedyś popełniliśmy w życiu i się wstydzimy tego, to bierzemy to tak bardzo osobiście, ale w gruncie rzeczy na takim polu obiektywnym rzeczywistości nikt nie zwraca praktycznie na to uwagi. Nie tak jak my na to zwracamy uwagę. I sama świadomość tego może pozwolić rozpuścić ten wewnętrzny opór i takie poczucie wyrządzania sobie krzywdy, bo poczucie winy czy poczucie wstydu to jest troszeczkę takie wyrządzanie sobie krzywdy. Gdy zdacie sobie sprawę z tego, że to, co myślą inni, nie jest już takie ważne, możecie to rozpuścić. I tutaj warto jest przyjrzeć się temu, że tak w zasadzie ważni są ci ludzie najbardziej w naszym życiu, którzy nas kochają, którzy nas szanują i nas wspierają. To są nasi bliscy, nasi rodzice, nasi przyjaciele, którzy mają coś do dodania do naszego życia, których głos może się bardziej liczy, tak? Niż jakichś obcych osób, które nas kiedyś skrytykowały czy skomentowały, które kompletnie nie obchodzą nas w naszym życiu i z ich perspektywy nasze życie też ich nie obchodzi, tak? Także tutaj warto jest mieć to po prostu na uwadze. Na czyjej opinii tak naprawdę tobie w życiu zależy i powinno zależeć? Bo oczywiście niektórzy ludzie mogą mieć pozytywny feedback, mogą mieć dobre intencje i mogą chcieć nam pomóc i nie ma sensu ich dyskredytować, ale wiecie, tematy typu hejt czy rasizm, no to są kompletnie bezużyteczne sprawy, tak? To komentarze mam na myśli. Numer 2. Prawdziwa pewność bierze się z twojego doświadczenia. Na pewno dużo się uczysz i pochłaniasz wiedzę. Jeżeli oglądasz to wideo, to myślę, że jesteś zainteresowany rozwojem osobistym. Wiedz, że twoja pewność siebie nie tyle bierze się z tej wiedzy, ta wiedza daje ci informację i wartość taką użyteczną, daje ci jakieś pole, mapę rzeczywistości, jakąś inspirację, ale najwięcej swojej pewności zdobędziesz w życiu z doświadczenia. Jeżeli jesteś osobą młodą, to możesz doświadczyć jeszcze całkiem sporo, osoby starsze pewnie już to wiedzą, ale to jest bardzo proste. Im więcej coś robisz, tym jesteś w tym lepszy, tym masz większą pewność siebie i tym bardziej chce ci się to robić, bo masz większe efekty, tak? Tutaj na przykładzie jakiejś pasji, przykładowo treningu siłowego, czy skakania na skakance, nagrywania muzyki, chodzenia po górach, tak? Czy choćby nawet randkowania, tak? Jeżeli chcesz poznać drugą osobę. To im więcej coś robisz, tym bardziej jesteś w tym pewny siebie. To jest bardzo prosta zasada. Numer 3. Możesz nauczyć się pewności i zmienić siebie. Jeżeli masz takie przekonanie, że pewność siebie mają tylko niektórzy ludzie, a ty nie możesz być pewny siebie, albo masz takie przekonanie, że nie możesz zmienić siebie, albo nie potrafisz zmienić siebie, to wyrzuć te przekonania i uwierz w to, że możesz nauczyć się pewności siebie i możesz zmienić siebie. Te przekonania pomogą ci zbudować sobie taki fundament pozytywnego nastawienia na zmianę, bo jeżeli jesteś osobą niepewną siebie, to bardzo mocno pewnie krytykujesz siebie, albo popadasz w doły i taki smutek, albo zdarza ci się idealizować innych ludzi i wydaje ci się, że oni tak dużo osiągnęli, a ty tak mało. Ale to jest też tak, że ci ludzie osiągnęli coś, bo zaczęli pracować nad sobą. Ja również pracuję nad sobą i pracowałem nad sobą i wiem o tym, że można zmienić siebie, czego świadectwem jest moja osoba, taką jaką jest w tej chwili. Myślę, że to jest najlepszy przykład, jaki mogę dać z mojej perspektywy.
I wiem, że zmiana wymaga czasu, czasami dużo czasu, czasami lat pracy, ale na samym końcu to się opłaca. I ja mam pełną świadomość, że można się zmienić. Ja się zmieniłem wielokrotnie na wielu płaszczyznach. Zmieniłem się fizycznie, zmieniłem się emocjonalnie, zmieniłem się duchowo, zmieniłem się intelektualnie i wiem, że można to zrobić. Zmieniłem swoje środowisko, zmieniłem swoje otoczenie. To też jest do zrobienia. Punkt numer 4. Autentyczność, a fake it till you make it, czyli udawanie i naśladowanie. Bardzo często teraz w rozwoju osobistym popularna jest taka strategia fake it till you make it, czyli udawaj, aż w końcu ci się uda. No i czasami możemy mieć takie poczucie, kurczę, to ja cały czas udaję, to kim jestem w ogóle? Czy naprawdę muszę kogoś naśladować, aby być w czymś dobry? Czy mogę być od razu autentyczny, mogę być sobą? I problem polega na tym, że jak od samego początku jesteś sobą, to jak ty masz się czegoś nauczyć? To jest taki paradoks, bo jeżeli przykładowo mamy jakieś małe dziecko, które miałoby nauczyć się chodzić, ale stałoby w miejscu, bo stwierdziłoby, no ja chcę być sobą i nie naśladowałoby osób dorosłych, które chodzą, to w życiu by się nie nauczyło chodzić, tak? Podobnie jest z słownictwem, z mową, z pismem. Dzieci się uczą, to coś potrafią, tak? I tutaj warto jest mieć tą świadomość tej pokory, że jeżeli chcemy się nauczyć nowej umiejętności, no to musimy kogoś naśladować. Potrzebujemy nauczyciela, potrzebujemy mentora, potrzebujemy źródło wiedzy. Żaden nauczyciel, który ci w tej chwili przekazuje jakąkolwiek wiedzę, on jej nie wyciągnął z palca, on jej nie wyssał z palca, on gdzieś przeczytał książkę, przeczytał dużo książek, miał swoich nauczycieli, swoich mentorów i przekazuje swoją wiedzę i mądrość, przerabiając ją w kontekście swoich własnych doświadczeń, swojej własnej autentyczności, ale jeżeli jesteś na początku drogi szczególnie, albo jesteś w połowie swojej drogi, albo masz taki przestój w swoim życiu, to warto jest, abyś zaczerpnął inspiracji, świeżej inspiracji i abyś wciąż się uczył i rozwijał, bo to jest bardzo ważne, aby się uczyć i rozwijać. I warto jest nie brać tego przekonania fake it till you make it tak na serio, tak na poważnie, tak dosłownie do siebie, że o Jezu, to ja muszę coś udawać albo kogoś naśladować. Wolę być sobą, wolę być autentyczny, bo często wchodząc w taką rolę autentycznego, wchodzimy też w taką rolę wojowników albo buntowników i nagle twierdzimy, że społeczeństwo jest złe i chcemy ze wszystkimi walczyć, nie? Ja tutaj mówię nie o takiej autentyczności, gdy swobodnie wyrażamy siebie w tu i teraz z poziomu swojego bycia, ale takiej autentyczności troszeczkę przykrytej emocjami, takim poczuciem żalu, tak? Nasza autentyczność potrafi być nieźle jeszcze zamaskowana ego i możemy być tego nieświadomi, dlatego pokora jest bardzo ważna. Jeżeli się czegoś uczysz, chcesz być pewniejszy siebie, to warto jest, abyś po prostu uczył się, miał jakieś źródło inspiracji i wiedzy. Punkt numer 5. Wspierające środowisko się tworzy. Jeżeli jesteś w takim miejscu w swoim życiu i twierdzisz, że ludzie cię nie wspierają, ludzie cię oceniają, ludzie cię odrzucają, rodzina cię nie wspiera, znajomi, przyjaciele, są tacy nieświadomi, to wiedz, że to środowisko się tworzy, to ty tych ludzi tworzysz, ty masz na nich wpływ i bardzo fajnym ćwiczeniem jest takie wspieranie ludzi wokół siebie. I ćwiczenie to polega na tym, że jeżeli ty chcesz, żeby ludzie cię wspierali, to sam zaczynasz wspierać ludzi i po prostu patrzysz, jak twoje środowisko się zmienia. Jeżeli się zmienia, no to jest super fajnie. Jeżeli środowisko się nie zmienia, to ty zmieniasz środowisko. Ale tutaj przede wszystkim chodzi o takie nastawienie, że ty masz wpływ i nie jesteś ofiarą swojego środowiska. To jest mega super istotne. Punkt numer 6. Niepokój, lęk, poczucie gorszości i nadwrażliwość są do opanowania. Jeżeli jesteś osobą wysoce wrażliwą, często czujesz lęk, niepokój, masz stany depresyjne, często krytykujesz siebie, nie wiesz co zrobić ze swoim życiem, to wiedz, że to jest do opanowania. Poprzez naukę koncentracji, jogi, samokontroli umysłu, czy wyznaczenia celów, czy tworzenia zwykłych planów i wizji można skoncentrować umysł, można go zdyscyplinować i opanować i to jest do zrobienia. Można zwiększyć swoje poczucie własnej wartości poprzez wypracowanie świadomego dialogu z samym sobą czy zmianę przekonań. To jest wszystko do zrobienia. Punkt numer 7. Skup się na swoich mocnych stronach. Gdy skupiasz się na swoich mocnych stronach, zwiększa się twoja samoocena i pewność siebie. I gdy mocno się rozwijasz w tym kierunku, to po jakimś czasie masz też więcej motywacji, aby rozwijać się nad tymi
swoimi słabymi stronami, bo możesz mieć takie poczucie, o kurczę, to skupiam się tylko na swoich mocnych stronach, to te słabe mam olewać. Nie, słabe strony również warto jest rozwijać czy wzmacniać, ale warto jest się skupić przede wszystkim na tych mocnych stronach, ponieważ czasami nie ma tyle czasu w życiu, żeby skupiać się na wszystkim, a od czegoś trzeba zacząć, więc jak skupisz się na mocnych stronach, to zawsze będziesz miał więcej motywacji, żeby po prostu mieć większą pewność siebie też. Punkt numer 8. Postaw na trening i proces, by stać się silniejszym. Jedną z fajnych intencji, jakie możesz zastosować w swoim własnym życiu, to jest intencja stawania się silniejszym. Jeżeli jesteś osobą wysoce wrażliwą, brakuje ci pewności siebie, brakuje ci tej energii męskiej, asertywnej, to gdy postawisz na siłę w swoim własnym życiu, na rozwój siły, nie chodzi o to, że masz teraz walczyć ze wszystkimi, dominować i wybuchać emocjami przy każdej jednej lepszej okazji. Chodzi o to, żebyś świadomie stawiał czoła swoim wyzwaniom i abyś choćby nawet zastosował trening siłowy czy jakiś sport do stawania się silniejszym, albo przynajmniej wyznaczył sobie jakiś cel stania się w czymś silniejszym. To jest świetny sposób na to, aby stać się pewniejszym siebie. Punkt numer 9. Karm tę odważną część siebie. Gdy karmisz tą odważną część siebie, czujesz się ze sobą lepiej, czujesz się bardziej spójny, autentyczny, czujesz się zrównoważony, czujesz, że twoje życie należy do ciebie. Gdy masz jakieś sytuacje i czujesz się niepewny i tchórzysz po prostu, wycofujesz się i nie jesteś w 100% sobą, to potem masz do siebie żal i pretensje o to, że świat cię wykorzystuje albo świat jest zły i okrutny. I ja wiem, że czasami to jest trudne, bo są różne sytuacje w naszym życiu i czasami nie wiemy, jak się zachować, ale tutaj jest warto po prostu też zacząć ćwiczyć na tych małych takich rzeczach, małych aspektach naszego życia, w których się boimy, żeby zwiększać swój mięsień odwagi. Przykładowo, jeżeli boisz się napisać komentarz pod filmem, to napisz komentarz pod filmem, albo jeżeli boisz się powiedzieć cześć przypadkowo napotkanej osobie, to zrób. Ćwicząc swój mięsień odwagi, stajesz się po prostu pewniejszy siebie. Punkt numer 10. Teorii jest naprawdę dużo. Teorii jest mega dużo. Ja jestem święcie przekonany, że nikt z nas w życiu nie będzie wiedział wszystkiego, nawet jeżeli by siedział nosem w książkach 24 godziny na dobę. Ja w pewnym momencie zdałem sobie sprawę z tego, że czuję się troszeczkę tym wszystkim przytłoczony, ale chcę mieć jakieś oparcie, jakiś solidny grunt pod nogami, który pomoże mi w podejmowaniu decyzji i w kierowaniu się życiem. I postanowiłem, że będę bardziej kierował się sercem i intuicją, bo skoro informacji jest nieskończoność, to będę starał się jak mogę, by wiedzieć jak najwięcej w swoim życiu, ale ostatecznie po prostu będę się kierował sercem i intuicją i tak też zrobiłem i to jest to, co radzę ludziom, aby znaleźli sobie taki sens bycia, obecności w tym sercu, tutaj naszym duchowym sercu, żeby mieć większą pewność siebie. Punkt numer 11. Naucz się zarządzać swoimi oczekiwaniami. Wszyscy mamy jakieś potrzeby. Potrzeby materialne, potrzeby finansowe, sen, seks, jedzenie, sen, dach nad głową. Wobec czego każdy z nas ma jakieś oczekiwania. I żeby nie być sfrustrowanym i wiecznie rozwścieczonym, że ten świat jest taki okrutny, warto jest być świadomy swoich własnych oczekiwań. W jaki sposób stawać się świadomy swoich własnych oczekiwań? Wystarczy, że staniesz się świadomy swoich potrzeb. Czego potrzebujesz, czego pragniesz, czego oczekujesz od życia, od siebie, od ludzi wokół siebie. I bądź tego świadomy i nie oszukuj siebie, że nie masz oczekiwań, bo ja wiem, że łatwo jest się oszukiwać, że nie ma się oczekiwań, a potem okazuje się, że jest całkowicie inaczej. I bardzo często odrzucając czy wypierając się swoich oczekiwań, karmimy tą neurotyczną, niedojrzałą część nas samych, którą potem staramy się wyprzeć i schować gdzieś tam do podświadomości, ale ona kiśnie w nas samych, pragnąc o uwagę i nagle okazuje się, o kurczę, jednak mam oczekiwania, czegoś chcę od życia. I warto jest być tego świadomym, bo to pozwoli ci ustanowić swój sens, cel, kierunek i będziesz dzięki temu miał większe poczucie pewności siebie. Punkt numer 12. Oceniaj siebie i świat realistycznie i pozostań otwarty na nowe możliwości i rozwiązania. Tutaj poprzez obserwację umysłu i rzeczywistości możemy nauczyć się postrzegać ją taką, jaką ona jest.
Czy to poprzez medytację, czy trening uważności, jest to całkowicie możliwe. Przy bardzo wysokim stanie świadomości, uważności i obserwacji znika praktycznie całkowicie osąd i ocena i możemy wtedy po prostu sobie być z tą rzeczywistością taką, jaką ona jest. Nie musimy uciekać, wszystko jest po prostu ok dla nas. I tutaj poprzez ocenę mam na myśli takie realistyczne zachowanie swojej własnej osobowości w stosunku do rzeczywistości, tego jak chcesz żyć. Bo czym innym jest kierowanie się osądem i oceną takim negatywnie sceptycznym, odsuwającym, pochodzącym z mechanizmów obronnych, a czym innym jest takie racjonalne wnioskowanie o życiu w takim stopniu logicznym, tak? Takim chłodnym, takim nienajeżonym czystą oceną dla oceny, dla negatywizmu. Myślę, że mnie rozumiecie. To jest taka wewnętrzna mądrość, taka dojrzałość. Punkt numer 13. Przestań oceniać siebie w taki krytyczny sposób. Jeżeli jesteś osobą, której brakuje pewności siebie, to ja się założę, że bardzo mocno krytykujesz siebie. Bardzo mocno siebie oceniasz, bardzo mocno siebie poniżasz i wręcz możesz mieć takie zachowania autoagresywne, zwiększone poczucie winy, poczucie żalu, poczucie lęku oraz poczucie wstydu. Przestań to robić. Możesz to zrobić poprzez zwiększenie świadomości swojego umysłu, zastopowanie tych negatywnych nawyków, zamienienie ich pozytywnymi nawykami, bo te pozytywne nawyki ćwiczy się tak samo, jak wyćwiczyłeś w sobie negatywne nawyki. Wiecie, bardzo łatwo jest być negatywnym, dużo trudniej jest być pozytywnym i widać to na co dzień, bo ten mięsień pozytywności trzeba w sobie ćwiczyć. Ja nie mówię tutaj, żeby ćwiczyć coś na siłę, ale poprzez świadomość, poprzez obserwację i poprzez pielęgnowanie tego dobra, jakie mamy sami w sobie, możemy to zrobić. Ja wiem, że to jest do wyćwiczenia i po prostu jest to do zrobienia. Możesz to zrobić. Możesz wyćwiczyć w sobie miłość do siebie. Możesz siebie kochać. Możesz kochać siebie. Ja wiem, że to jest trudne. Ja w swoim życiu miałem z tym ogromne problemy, ale nauczyłem się to robić i wiem, że jest to wykonalne. Punkt numer 14. Zainwestuj swój czas w duchowość i rozwój osobisty. To jest, myślę, że jeden z najważniejszych punktów na mojej liście. Duchowość, budowanie poczucia pewności poza przekonaniami stricte i oparcie siebie i całego swojego sensu istnienia o swoje własne bycie. To jest mega super proste, a jakże bardzo istotne. Ludzie bardzo często, gdy chcą pewności siebie, myślą, że chcą coś osiągnąć, chcą coś zyskać, chcą być jacyś. I to jest super, to jest wspaniałe, żeby od czegoś zacząć i ruszyć z miejsca. Ale jest taki punkt w swoim własnym rozwoju, kiedy ty chcesz być zamiast osiągać. Chcesz się nauczyć po prostu być. I za tą zdolność do bycia odpowiada twoja świadoma uważność. I żeby być świadomym swojego własnego bycia, to się ćwiczy poprzez praktykę uważności, obecności, self-inquiry czy medytację. Praktyk duchowych jest cała masa, możecie poszukać u mnie na kanale czy w internecie, ale to jest mega super istotny punkt. Punkt numer 15. Rozwiń sobie kreatywność i naucz się balansować część męską z częścią kobiecą, wychodząc czasem poza swoją strefę komfortu. Ja wiem, że łatwo jest się schować w domu, ja wiem, że łatwo jest się zaszyć w swoim miejscu, w swoich czterech ścianach, w swoim własnym świecie. Ja wiem, że czasami tego potrzebujemy, zrelaksować się, odpocząć. Ja tego nie neguję, bo każdy z nas chce mieć swoje własne miejsce w tym świecie, się czuć dobrze, ale czasami warto jest z tego wyjść ze swojego własnego bunkru i po prostu doświadczać życia. I to ma też związek z równowagą pomiędzy częścią naszą męską, czyli tą asertywną, działającą, oraz naszą kobiecą, czyli odpoczywającą, recesywną, taką wewnętrzną. To jest oczywiście taki bardzo uogólniony podział, ale tutaj najważniejsza jest po prostu ta różnica pomiędzy działaniem a odpoczynkiem, tak? Jeśli tak przyjęło, że jedna czynność jest taka męska, druga kobieca. I to jest już sztuka do opanowania, do tego służy yoga, do tego służy medytacja i praktyki duchowe i czasami całe życie się to ćwiczy, tak? I
Ja nie mówię, że tutaj trzeba coś konkretnego osiągać, bo wystarczy, że będziesz się czuł dobrze z tym, kim jesteś i myślę, że wtedy będziesz po prostu taki szczęśliwszy z tym swoim poziomem pewności siebie. Słuchajcie, moja lista punktów się już tutaj skończyła. Wideo ma, widzę tutaj, 21 minut czasu. Mam nadzieję, że pomogłem Wam z poczuciem pewności siebie. Jeżeli chcecie więcej pewności siebie, to zapraszam do zakupu mojego kursu pewności siebie. Tam jest aż 60 sposobów i technik na bycie pewniejszym siebie człowiekiem. Tak jak wspomniałem wcześniej, kurs jest dosyć stary, ale jary. Mam nadzieję, że możecie tam jeszcze z niego skorzystać. I tyle. Ja na imię Damiano, dzięki Wam wszystkim bardzo serdecznie za to, że obejrzeliście to wideo. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapki w górę, stawcie swoje komentarze, stawcie swoje przemyślunki. Zobaczcie na dole do linków, zapraszam, możecie wejść na moją stronę, tam macie więcej materiałów, więcej treści, więcej kontentu. Zapraszam na grupę na Facebooku, wszyscy jesteśmy świadomością. I do wsparcia projektu możecie udostępnić ten film, czy sprawdzić pozostałe linki, tak jak mówiłem wcześniej. Trzymajcie się ciepło, do zobaczyska następnym razem. Miłego, elo, buźka.